Nie mam, to się mylisz. No, dzień dobry panie sędzio, niech pan do mnie pomacha. Bardzo poważnie tutaj w Polsce podchodzimy do wystaw, panie sędzio. Czekają na psarze porównać sukę z psem. A, rozumiem, bo nie dojechał. Okej. Okay. Ale nie, bo on przecież był, no nie? Tylko, że gdzieś się stracił. Fuck. Co tutaj się dzieje? A, Kaszka, czyli to są suki. A, i to pierwsze jest od Przemka Warmowskiego. Z tym panem. Coś dziwnie tutaj się dzieje. No mam problem, bo to są suki wszystko, tak? No wszystko suki. Ciekawe suki, ale ta ostatnia z fioletową ma za małą głowę nieproporcjonalną. Na pewno nie ta ostatnia. Tempo, Paulina, dawaj, żeby ona się jakoś rzucała. A. I Kamila dziecko też jest tu. Tempo, tempo. Ach, czyli... No dobrze, rozumiem. Nie, mówię dobrze, rozumiem, bo nie wiedziałam co on robił. Ja nie byłam pewna, on po prostu pokazał im tak. To powiem tak, ta fioletowa ma za małą głowę. Więc na pewno nie. Tak. No i wybacz Kamil, ale twoje dziecko też nie, bo jest za bardzo z twarzy podobne do lolki. Więc... czy to, twoje dziecko to jest to pierwsze chyba Kamil teraz, tak? Ta laska na niebiesko cała. Tak. Zaraz zobaczymy. A co to jest? Tak, on lubi, żeby te psy go pobąkiwały, żeby lubi mieć z nimi interakcję jakąś i tak dalej, to fajne jest. Mówi pewnie też o pigmentacji coś. Pigmentację ma niezłą w oczu. Ciekawa jestem, co on gada. Nie, bo gówno będę widzieć. Idź słuchać. Ale mówi o proporcjach głowy. Mówi o tym, że głowa jest chujowa niestety. Za okrągła i za krótka kufa. Ale pewnie zęby są. Ale pigment jest dobry. Dlaczego polscy sędziowie tak nie mogą se normalnie posędziować? No w ogóle się nie znają, o to chodzi. No to nawet jest przyzwoite jako ciałko. Z tyłu ma taką skłonność do takiego Nido Condores rysu. Nie, tylko chodzi o to, że to jest Kamila po buczku, którego bardzo kocham prywatnie, który jest z Nido Condores. I one mają taką tendencję do charakterystycznego ustawienia kończyn tylnych tak zwanego. I to się... to idzie mocno. I Zośka też to ma. Kamil doskonale o tym wie.
to widać. Ale ciałko, jako sucza, taka sucza, suka. Dlatego ta głowa. Sucza, suka. No to coś to jest, nie, to jest słuchaj, no bo są suki, które wyglądają jak psy, na przykład dekana z Sulimera, wygląda jak pies z twarzy. I jak ją pierwszy raz ktoś widzi, a nie wie, że to jest ta suka, to się zastanawia, czy to jest dziewczyna, czy to jest chłopak. Bo dekana ma urodę a la Martina Navratilova. A jak patrzysz na Heidi Klum, to wiesz, że to jest kobieta. Rozumiesz? To tak samo z psami jest. Dymorfizm płciowy jest bardzo ważny u molosów. U Argentynów szczególnie. To znaczy, że ta dekana jest kwalifikowana przez to, że wygląda jak pies. Dekana jest anatomicznie poprawną suką, ale jest wielka jak koń. Jest za duża, jest za wysoka i gdyby tutaj była na wystawie, zostałaby zdyskwalifikowana za wzrost. Na pewno nie fioletowa i na pewno nie ta, która jest teraz oceniana. Fioletowa któraś z czterech, ta ostatnia, bo ma za małą głowę w stosunku do sylwetki, do ciała. Pan z numerem 513, dobrze widzę? Nie mam zielonego pojęcia. Koszula w kratkę, taka jakby. Od Przemka Warmowskiego ten psiak. Jest ładna. Jest ładna. Jest ładna ta suczka. Jak sobie popatrzę w ruchu, to będę wiedziała. Albo nie będę wiedziała.